Łukasz Chybiński, program Powiększenie. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Filip Gryko, radny klubu Zielona 2020, klubu w Radzie Miasta. Witam serdecznie. Witam Państwa. Zaczniemy od Komitetu Wyborczego Janusza Kubickiego, bo Zielona Góra jest jedynym miastem w Polsce, w którym wybory samorządowe odbywają się w ratach. Jesienią wybieraliśmy radnych sejmików województwa, radnych powiatu. Na wiosnę wybierzemy radnych nowej powiększonej Rady Miasta, wybierzemy prezydenta Zielonej Góry. Janusz Kubicki spłaca swój dług wobec Platformy Obywatelskiej. Mówi o tym, że będzie startował z własnego komitetu i że zaprosi do tego komitetu zielonogórzan, ale też ludzi, którzy działają bezpartyjnie. Wspomina o klubie radnych Zielona 2020. Na jakim etapie są wasze rozmowy z prezydentem? Jak to ma wyglądać? Znaczy, wiadomo, że jesteśmy teraz na etapie rozmów co do komitetu, tak? Bo trzeba zebrać osoby i ludzi, którzy będą wspierali nas, nie tylko startowali na listach, ale jakby wspierali nas i merytorycznie, i też twarzami swoimi. Nie oszukujmy się, że też potrzebujemy osoby, które no, niejako stoją za prezydentem, oczekują kontynuacji władzy, podoba im się to, co się w mieście dzieje i chcą go wesprzeć. I tutaj myślę, że taki komitet teraz jest stworzony, zbieramy nazwiska, prowadzimy rozmowy i to myślę, że lada dzień zostanie to, myślę, ogłoszone i wtedy będziemy rozmawiać o konkretach. A prezydent Janusz Kubicki wspomina też, że Lepsze Lubuskie zaprasza do rozmów. Znaczy, ja wiem, że znaczy było takie buńczuczne zapowiedzi od Władimira Tyszkiewicza na samym początku, po wyborach samorządowych, gdzie Lepsze Lubuskie ugrało 2 mandaty w sejmiku. No, apetyty zaczęły rosnąć i nagle wystrzelił pan prezydent Tyszkiewicz z pomysłem, że będzie Lepsza Zielona Góra, tak? I że będą mieć kandydata na prezydenta swojego i jakby to jakby zostało oficjalnie powiedziane, tak? I nikt się tego nie wstydził. Też troszeczkę było tam gdzieś z tyłu słychać taką nutkę, można powiedzieć, rozczarowania, czy troszeczkę jakiś żali do prezydenta Kubickiego, że jednak poszedł z Platformą, że nie z Lepszym Lubuskim. No oczywiście jest to kwestia spłacenia jakichś tam zobowiązań politycznych za połączenie. Jednak teraz jakby te apetyty troszeczkę zmalały. Ja tak to odczuwam, że jednak ta Lepsza Zielona Góra, tak to nazwijmy, wyciągnęła troszkę rękę do pana prezydenta. Pan prezydent przyjął ich. Rozmawiają na temat tego, żeby na listach prezydenta Kubickiego znalazły się te osoby, żeby tej sceny politycznej jeszcze bardziej nie rozczłonkować, żeby te osoby, które na dzień dzisiejszy nie są w jakichś żadnych partiach politycznych, które zaczynają swoją karierę w polityce, a chcą się czymś wykazać, już w życiu swoim osobistym coś osiągnęli i chcą iść do polityki, znalazły miejsce na listach prezydenta i miały szansę się wykazać. A w pana opinii, jak powinna zachować się Platforma Obywatelska, z której jeszcze no, kilka tygodni temu prezydent Janusz Kubicki startował do sejmiku? Teraz jak prezydent będzie miał swój komitet, czy stworzycie własny komitet, Platforma ma popierać prezydenta Kubickiego, przecież straci głosy, jak będzie popierać prezydenta, który będzie startował z zupełnie innej listy. Jak ma się zachować w pana opinii Platforma Obywatelska? Ja myślę, że Platforma to był jakby element większego, jak to nazwać, dealu, tak? Czy większego interesu, który był wcześniej dogadany, interesu politycznego, dobrego dla miasta, bo chodziło o to połączenie, a z drugiej strony Platforma, nie oszukujmy się, chciała utrzymać władzę w województwie, tak? Bo no, sondaże były takie, a nie inne. Może mogła przegrać, tak? Mogło być różnie. Potrzebowała tego wsparcia i tu ze strony i pana Komornickiego, który w Gorzowie zrobił super wynik, zresztą pierwszy wynik do sejmiku, i tu ze strony pana prezydenta Kubickiego, i te dwie znane osoby, no nie oszukujmy się, uratowały troszeczkę Platformy w województwie. I myślę, że ten jakby interes polegał na tym, że miasto jednak, rządzenie miastem, Platforma pozostawia jednak prezydentowi. Oczywiście, że będzie chciała mieć pewnie swojego przewodniczącego w Radzie Miasta. Oczywiście, że chciała mieć jak największy klub, no ale niestety musi liczyć się z tym, że prezydent będzie miał własny komitet. Tak? I od początku było to powiedziane. Ja wiem, że w mediach to różnie było pokazywane, że było mówione, że będzie prezydent startował z listy Platformy do Rady Miasta i na prezydenta, ale gdzieś tam jakby w samym tym interesie, w samym... No Platforma może się czuć, pani radny, oszukana? Ja myślę, że nie, no bo to co chcę powiedzieć, że jakby od początku było powiedziane tak, a nie inaczej, czyli było dogadane, że prezydent będzie startował ze swojego komitetu i wiem, że gdzieś tam krążyły takie opinie wśród radnych nawet, a Platforma, dobrze, skoro nie oszukana, Platforma powinna wystawić na wiosnę swojego kandydata na prezydenta w takim wypadku? No myślę, jeżeli chce dotrzymać słowa, prezydent dotrzymał słowa, tak? Zrobił to, co mówiłem wcześniej, czyli ugrał mandaty dodatkowe dla Platformy, to nie powinna wystawiać swojego kandydata, ponieważ no, jest jakaś umowa dżentelmeńska. Wiadomo, że to była raczej umowa między kobietami a mężczyzną, no, ale jest taka zasada i w polityce, no i w życiu codziennym, że pewnych umów się powinno dotrzymywać. Tak samo jak teraz jest podnoszona kwestia wynagrodzeń dla przyszłych radnych dzielnicy. I też mówi się, a czemu w ogóle może nie płaćmy im, i tak dalej. Opinia choćby radnego z klubu Platformy, radnego
Mariusza Marchewki. Ja uważam tak samo jak w tym przypadku. No jest jakaś mowa dżentelmeńska, coś żeśmy zawarli, dotrzymaliśmy słowa jedna i druga strona, to trzeba dotrzymać do końca. I tak samo w tym przypadku myślę, że Platforma no jednak nie połaszczy się nagle na chociaż no, widać przy tych nawet sondażach, że przy tym poparciu dla prezydenta sondażem najlepszym był wynik wyborczy, gdzie jednego plakatu nie zawiesił, a zrobił bodajże, no, bardzo dobry wynik, sprawdzian dla prezydenta. No, i to widać, że jakby nie ma podstaw do tego, żeby nagle wyciągnąć królika z kapelusza i powiedzieć, że teraz jest naszym kandydatem. No, myślę, że więcej na tym by straciła niż ugrała. Panie radny, pan ma pewnie dużą satysfakcję, że opuścił pan, nie będę używał słowa uciekł, porzucił pan Sojusz Lewicy Demokratycznej. Znaczy ja nie porzuciłem, mnie zostało wyrzucone tak za to, że miałem taki pomysł na wspólną lewicę, miała to być Europa Plus, miała to być taka, nie wiem, czy partia, czy coś takiego, co połączy i twój ruch, i SLD, nie udało to się i później wylądowałem w twoim ruchu, bo to był naturalny ruch. Ja uważam, że jedna i druga partia, i twój ruch, i Sojusz Lewicy Demokratycznej, no, musi się głęboko zastanowić, tak, i głęboko przemyśleć swoje działania. Nie ma co się oszukiwać, że no, wyniki wyborcze są no, coraz gorsze. Tak? No, ja wiem, że Leszek Miller tam dobrze się czuje i uważa, że no, nie jest źle, ale w tym samym przypadku, przy takim samym poparciu, no, Napieralski odszedł jako z przewodniczenia partii no, i niestety zrezygnował, można powiedzieć zmuszony. A w przypadku Leszka Millera no, druga porażka, on dalej czuje się świetnie, dalej uważa, że wszystko jest w porządku. Ja uważam, że jeżeli Lewica nie zaproponuje jednej formacji z zmienionymi liderami, bo niestety nasi liderzy no, troszeczkę się już wyczerpali, trzeba mówić to otwarcie, jednej i drugiej partii, że no, ja wiem, oglądając takie spotkanie w telewizji, gdzie był pan Rozenek z twojego ruchu no, i Grzegorz Napieralski i oni otwarcie nie mówili o tym, że no, trzeba zmienić swoich przewodniczących, ale delikatnie sugerowali, że no, potrzebna jest jakaś nowa, młoda osoba, fajny program taki nowoczesny, no i przede wszystkim jakieś nowe otwarcie, tak? No bo obie karty się zgrały, tak? A z drugiej strony mówi się, że jest duże poparcie dla lewicy w społeczeństwie, ale nie ma ona swojej partii. To zostało ostatnio powiedziane chyba przez Agnieszkę Osiecką w telewizji i jest to kurczę prawda, tak, że dużo ludzi ma poglądy, gdzieś tam kiedyś oglądałem sondaże wśród ludzi młodych, że 75% ludzi młodych ma poglądy lewicowe, czyli okazuje się, że jest duży potencjał. No, tylko, ale nie przekłada się to w żaden sposób na wynik wyborczy. Panie nie radny, ma oferty, nie ma oferty. Panie radny, tak? Nieczęsto zdarza się tak, że to się przekłada mocno wszystko w skali 1:1, to co dzieje się w Warszawie, w Sejmie, Parlamencie, żeby tak działo się też w mniejszych regionach, bo no, pamiętamy wszyscy, mimo tego, że gdzieś tam rządziła koalicja, czy rządzi dalej koalicja PO-PSL, to w radach miasta i w sejmikach te koalicje były różne w zależności, jak to gdzieś tam wyglądało. Tutaj ten wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej przekłada się bardzo na to, co się stało w województwie lubuskim, bo słaby wynik w centrali, słaby wynik w różnych zakątkach kraju i równie słaby wynik w województwie. Jak pan oceni kondycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie lubuskim? No, wiadomo, że nie powinienem oceniać jako były kolega, może jako były wspomnieć. Kolega, no to troszkę wiem więcej, zawsze ma się tych znajomych, choćby moja mama jest też jeszcze w Sojuszu Lewicy tak Demokratycznej i tata i dużo rozmawiałem na ten temat i mam też dużo znajomych z SLD, zresztą nawet też moi koledzy radni, którzy, no nie jest tak, że nagle jestem w innej partii, czy działam nie z prezydentem, koło siebie siedzicie. To siedzimy koło siebie, rozmawiamy, jest to naturalne. Ja myślę, że no, jest taki troszeczkę pomór, tak, jest taka atmosfera troszkę grobowa, no bo liczono choćby na Rady Miasta, na minimum 5 mandatów, tak, że w każdym okręgu będzie po jednym mandacie. No, a po tych wynikach wyborczych, no gdzieś tam ktoś policzył, że to są góra 3 mandaty, no a jest 7 w cudzysłowie gwiazd, czyli 7 osób, które na dzień dzisiejszy jest w Radzie Miasta, które by chciały być tymi radnymi, a jeszcze jest parę osób młodych, takich, których aktywnych, którzy sobie walczyli, coś porobili, coś do młodzieżówki, choćby młodych działaczy i oni też mają ochotę dostać się do Rady Miasta i coś w mieście zrobić i zmienić. I jest ten problem, także jakby partia, poparcie partii się kurczy, możliwości się kurczą, no a ambicje nie maleją. Czasami nawet rosną ambicje niektórych działaczy, no i zaczyna się robić takie ciśnienie zawsze od dołu do góry. No i myślę, że tutaj pan Bogusław Wątor jako przewodniczący partii, myślę, że powoli to zaczyna wyczuwać, że no nie jest tak wesoło, nie jest tak pięknie, jak miało być i trzeba pomyśleć o czymś innym. Ja wiem, że z drugiej strony no jest pewna obawa tak przed czymś nowym zawsze, tak, że nagle będziemy musieli dogadać się z tymi ludźmi. A Jolanta Danielak to dobry kandydat na prezydenta? No mówmy się, że jest kobieta z dużym doświadczeniem i w parlamencie i w Radzie Miasta. Bo ja mam wrażenie, że SLD się wycofuje troszeczkę. No, ja myślę, że to był błąd. Ja tak zawsze twierdziłem, że to był błąd, żeby na rok przed wyborami, a teraz się okazuje, że prawie na półtora roku przed wyborami pokazywać swojego kandydata, tak? I pokazywać i mówić, że to jest najlepszy kandydat na prezydenta, no bo się może okazać zupełnie inaczej. No, proszę spojrzeć na PiS na przykład, który do dzisiaj nie pokazał swojego kandydata. Ja myślę, że to jest taka właściwa strategia, bo jak się powie, kogo się ma w zapleczu, no to ta osoba się wypala. To jest taki naturalny standard. Ja widziałem, że Jolanta Danielak no, w pewnym momencie no, była bardziej pobudzona w Radzie Miasta, tak? Nagle wykazywała większą inicjatywę.
inicjatywę, no, chciała pokazać, że jest inna, tak, że ma inne poglądy niż pan prezydent Kubicki, że ma jakieś pomysły swoje. I gdzieś to przycichło. I gdzieś to przycichło, no bo ile ma się tej empatii, czy tej emocji takiej pozytywnej na kampanię, to góra 3 miesiące, tak? Tak mówi, że człowiek jest w stanie tak wycisnąć z siebie wszystko i powalczyć. A jak się jest 1,5 roku prawie kandydatem na prezydenta, no to jest to duży problem. Ja myślę, że to strategiczny błąd SLD, ale nie oszukujmy się, że to też wynikało z ambicji prywatnych pewnych osób, tak, żeby po prostu już uciąć drogę prezydentowi do sojuszu, tak. I to był błąd, to też pokazują wyniki do sejmiku. Panie radny, co pan zapisze jako największy sukces mijającej kadencji, jeżeli chodzi o klub radnych Zielona 2020? Ja myślę, że jeden z większych takich sukcesów to jest pomysł, bo oczywiście wspieranie prezydenta, co jest naturalne i teraz każdy sobie to przypisze z klubów, że wspierał w połączeniu, to jest... Oczywiście. Chociaż było różnie w przypadku niektórych klubów. I historia to pewnie zweryfikuje. Historia to zweryfikuje, pokazuje to, ale ja myślę, że fajnym pomysłem, podobały mi się to te stypendia dla młodych naukowców, tak, dla młodych studentów i stypendia, które nie były zawsze zależne od wyników w samej nauce, ale też od wyników osiąganych w kołach naukowych, czyli od jakby aktywności studentów i jest to fajny pomysł. Mamy zamiar go kontynuować, bo chcemy wspierać naszą uczelnię i kolejnym pomysłem jest to, żeby wspierać nie tylko młodych studentów, ale też naukowców, domyślę doktorantów, czy osoby, które chcą zrobić doktoryzować, żeby wzmacniać kadrę, taką zrobić kuźnię kadr w Uniwersytecie Zielonogórskim, wzmacniać tą kadrę poprzez sfinansowanie im możliwości swoich publikacji, wystąpień na konferencjach, żeby wzmacniać edukacyjnie Uniwersytet Zielonogórski, bo jest to no, przyszłość nasza, tak? Myślę, że inwestycja w budynki to nie do końca się sprawdza i to widać, że to jest kwestia później utrzymania tego wszystkiego, uniwersytet później ma problemy finansowe. Trzeba patrzeć bardziej pod względem tego, co się dzieje w głowach, tak? Żeby wzmacniać ich potencjał, ich pomysły, ich sposób myślenia, a do tego potrzeba pieniędzy, tak? I myślę, że klub coś wymyśli, jeżeli uda nam się utrzymać w Radzie Miasta, to będzie mi jakiś pomysł na dalsze finalizacje tego. A jak szykujecie się na wiosnę? Jaka to w pana opinii może być kampania w Zielonej Górze? To będzie taka walka na miecze, walka bardziej merytoryczna, bo ta rada szykuje nam się, będzie mocno przetasowana. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że jakby to były no dziwne bardzo wybory, tak? Bo to są wybory po wyborach, tak? Bardzo blisko siebie i pewne to, co mówiliśmy, pewne pozycje się ugruntowały, tak? Pozycje pana przewodniczącego rady, który też w miarę dobry wynik zrobił. Oczywiście. Pana prezydenta, tak? I widać, że pewne osoby no, są jakby w cudzysłowie nie do ruszenia, tak? I wtedy już ambicje pewnych polityków, którzy chcieliby pomachać szabelką, troszkę słabną, tak? No, bo oni jednak uważają, może nie warto inwestować pieniędzy, może jednak nie warto wydawać 100 tysięcy złotych, jeżeli ma wygrać i tak wiadomo, kto wygra, tak? I jest problem z tym. I myślę, że to kampania, to się okaże. Zawsze jest taka, ja to nazywam taka kula śnieżna, że na początku wszyscy czekają, tak, i z billboardami, i ze wszystkim, i patrzą jedni na drugich. I jak na przykład jedna z partii, no nie wiem, wytoczy grube, wysokie, znaczy wielkie działa, tak, i zacznie, nie wiem, zaklejać to nasze miasto, robić dużą kampanię, no to zacznie się ten wyścig, taki wyścig zbrojeń, jak to można powiedzieć, i te billboardy, siatki, pojawi się wszystko, a może być zupełnie inaczej, jeżeli to zacznie się taka wojenka na utrzymanie, czyli będzie mało tych billboardów, będzie więcej konferencji i spotkań z mieszkańcami, to wtedy to wszystko ucichnie. Ja bym był za tym, żeby pół na pół, żeby troszkę było tego wielkiego formatu, ale też żeby wejść do ludzi. Troszkę może być niesprzyjająca aura, bo może być trochę zimno na deptaku, ale myślę, że trzeba być odważnym i iść na deptak, ulotkować, rozmawiać o tym, co się zrobiło i co się ma zamiar zrobić. Tak? Filip Gryko, radny klubu Zielona 2020, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie radny. Dziękuję Państwu. To był program Powiększenie. Spokojnego weekendu Państwu życzę. Do zobaczenia. Do widzenia.